Czcigodny księże arcybiskupie Mieczysławie, księże biskupie Edwardzie, drodzy bracia kapłani z kapitułą, drogie siostry, umiłowani przez Pana bracia i siostry. To pierwsze czytanie opisuje historię pewnie współczesnego świata, tak bardzo podobnego do tego, które opisuje nam Pismo Święte. Ten świat, który jest obcy dla Pana Boga, daleko od Niego i prześladujący tych, którzy wierzą w Boga. Dlaczego świat nas nienawidzi? Dlatego, że należymy do Chrystusa, jesteśmy Jego uczniami. I sam Pan mówił, że skoro mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Dlatego też chrześcijanin musi być gotowy na to, że będzie cierpiał dla imienia Pana, bo cierpienie spotkało Jego samego. Ale do takiego świata wrogiego Bóg jednak nas posyła. Posyła w sposób szczególny kapłanów po to, żeby głosili dobrą nowinę, żeby mówili o Chrystusie, o Jego miłości, żeby inni mogli uwierzyć, potem przylgnąć do Pana i stać się Jego przyjaciółmi. I dlatego my jako ludzie wierzący, a szczególnie my jako kapłani, nie powinniśmy się bać tego świata, bo Pan chce, żebyśmy ten świat przemieniali. On go stworzył dobrym i chce, żeby to dobro mogło zatriumfować nad złem, które wokół nas się szerzy. Ale świat się zmieni wtedy, kiedy uwierzy w to, co Pan Bóg mówi, kiedy przejmie się orędziem Chrystusowym, zacznie realizować to wszystko, do czego Jezus nas wzywa. Dlatego ten świat będzie piękniejszy, lepszy, kiedy my najpierw przyjmiemy Pana, przyjmiemy to, co On do nas mówi, będziemy według tego postępowali, to ludzie też później uwierzą, bo świadectwo czytelne każdego z nas będzie najbardziej pociągało do Jezusa, do Jego Ewangelii. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy głosząc to, czym sami żyjemy, stawali się autentycznymi świadkami Chrystusa. A świadek to jest ten, który widział, słyszał, dotykał, jak mówi święty Jan w swoim pierwszym liście. Dlatego jeśli ja usłyszałem od Pana Jego orędzie, jeśli ja się spotkałem osobiście z Nim, to potem przekazuję to, co On mi nakazał, co sam mi przekazał. Dzielę się tym doświadczeniem wiary, bo ona jest tą przyjaźnią z Jezusem, jest towarzyszeniem Mu w drodze. I dlatego my jako kapłani też mamy świadomość, że kiedy Pan nas posyła do świata, to jednocześnie uzbraja nas swoją mocą. Otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Tą mocą jest Duch Święty, który wstąpił na nas w momencie święceń i On nam daje moc, żeby do tego świata pójść i złu tego świata się opierać. Dlatego w mocy Ducha tylko jesteśmy w stanie iść odważnie i głosić to, do czego Pan nas wzywa. A mamy głosić z całą mocą, nastawać w porę i nie w porę. W razie potrzeby wykazać błąd, z całą cierpliwością, ilekroć nauczamy, jak powie święty Paweł do Tymoteusza. Czyli trzeba głosić to orędzie Chrystusowe i ono wtedy przyniesie potem plony. Trzeba zasiewać to słowo, które Pan kieruje, bo jak sami wiemy, wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, to jest słowo Chrystusa. Czyli ja nie głoszę samego siebie, jak to mówi święty Paweł, ale głoszę Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Takiego mamy głosić światu Pana naszego, mimo że moda tego świata jest zupełnie inna. Znowu to, co mówiło pierwsze czytanie, te zwyczaje narzucone przez świat
narzucane z taką natarczywością, ze złością, one jednak dotykają człowieka. Jeśli ktoś uwierzy światu, to pójdzie za tym, co ten świat głosi. Ale jeśli ja uwierzę Panu i Jego Słowu, to później będę także w stanie oprzeć się temu wszystkiemu, co głosi świat. I to jest takie nasze zadanie. Napełniam się Panem, Jego mocą, Jego obecnością, żeby później głosić to, co On mi przekazał. I On mnie będzie uzdalniał do tego i jednocześnie dawał też moc, aby to Słowo było skuteczne. Bo nie tym, co my mówimy, ale to, co przez nas Duch mówi, to jest tą skuteczną bronią przeciwko temu, co głosi świat. Tylko ludzie pełni Ducha, napełniający się Duchem Bożym, są w stanie przekonać do Chrystusa tych, którzy często daleko są od Niego. A my jako duchowni, duchowny to jest człowiek żyjący według Ducha. Mamy żyć według Ducha, ale Ducha Jezusowego. Takiego Ducha żeśmy otrzymali i tego Ducha mamy przekazywać później tym, do których jesteśmy posłani. Kiedy Pan posyłał apostołów po zesłaniu Ducha Świętego, to mówił: jaki Ojciec mnie posłał, taki ja was posyłam. Czyli my uczestniczymy w posłaniu Jezusowym. On został posłany na ziemię, a teraz On nas posyła do ludzi żyjących na tej ziemi. I my Jego mocą, uzbrojeni tą mocą też wysoka, idziemy, aby zanieść światu dobrą nowinę o tym, że Bóg kocha człowieka, że o nim nie zapomniał, że chce jego zbawienia. Bo Jezus przyszedł zbawić grzeszników i dlatego tę prawdę o tym zbawieniu, które jest w Chrystusie Panu, my potem staramy się ogłaszać wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Znowu na innym miejscu jest powiedziane, że Pan nas posyła na krańce świata. Tymi krańcami świata to jest miejsce, gdzie jesteśmy. To jest dla księży tutaj, to jest decyzja lwowska, dla mnie Przemyśl. I każdy ma to miejsce wyznaczone, żeby traktować, że to jest to miejsce, gdzie Pan mnie posłał. Bo nam się czasami wydaje, że jakbyśmy poszli gdzie indziej, to byśmy więcej dokonali. A Pan powie: tu jest to miejsce, do którego Cię posyłam. Tutaj napełniaj się moim Duchem i potem głoś całą naukę, bo do tego jesteś posłany. I trzeba to odkrywać nieustannie, każdego dnia na modlitwie. Trzeba też zaufać Panu, który ciągle jest z nami. A kiedy jest trudno, to wtedy trzeba wołać, tak jak ten ślepiec, Bartymeusz, nazwany w Ewangelii, też trzeba wołać, żeby Jezus się nad nami ulitował. Ta modlitwa Jezusowa, to jest takie dla nas też przesłanie. Mam się modlić, żeby Pan się ulitował nade mną, czyli dał mi to, co jest mi potrzebne do owocnego przepowiadania. Jeśli będę wołał pokornie i z zaufaniem, jak ten ślepiec, to otrzymam. Bo wtedy otrzymam jasne widzenie tych Bożych prawd. Ale zobaczę też Jezusa. Jak będę wołał o to zmiłowanie, to zobaczę Jezusa i potem tego Jezusa, którego zobaczyłem, spotkałem, będę mógł głosić drugiemu człowiekowi. To jest dopiero metoda skuteczna. Zobaczyłem, spotkałem, dotknąłem Pana i dlatego idę do świata, żeby Go później głosić, żeby o Nim mówić i żeby ludzie w Niego uwierzyli. A jak uwierzą, to On stanie się dla nich kimś najważniejszym, na którym będą opierać swoje życie, swoje działanie, swoje też myślenie. I będą go nosić w sercu. Jest takie piękne zdanie świętego Piotra, który mówi, że żebyście mieli Jezusa za świętego w swoim sercu, czyli za najważniejszego. Jak go będę miał w sercu, to później
będę też tą Jego mocą mógł dokonywać tego samego, co On dokonywał, bo On to obiecał. I dlatego też w naszych rękach jest ogromna moc. Moc głoszenia Ewangelii, moc przebaczania ludzkich grzechów, które Bóg przebacza, ale to czyni naszą, poprzez nas, przez naszą posługę. I On nas też będzie uzdrawiał, żeby właśnie to nasze przepowiadanie i nasza posługa była skuteczna. Dzisiaj, gdy dzisiaj też wspominamy ingres księdza arcybiskupa do katedry, to też trzeba odkryć, że tu został posłany przez Pana. To nie są może krańce świata, ale piękny Lwów z tradycjami, z głęboką kulturą i chrześcijańskim dziedzictwem, które zostało przekazane. I to jest ta nasza nadzieja, że to, co wypracowały poprzednie pokolenia, jest dla nas też wielkim bogactwem. Na tym budujemy, bo budujemy zarazem na Chrystusie, na nikim innym. Bo fundamentu nie można położyć innego niż ten, który został położony, a w którym jest Jezus Chrystus, jak powie święty Paweł znowu. Czyli na nim budujemy i każde życie chrześcijańskie jest budowane na Chrystusie. On jest tym trwałym fundamentem, a my później na nim wznosimy naszą budowlę, naszego życia, naszego postępowania. Dlatego trzeba prosić pokornie o to, żeby właśnie ta budowla była trwała, mocna, żebyśmy się nie zachwiali mimo ataków ze strony świata. One są szczególnie tak nasilone na Zachodzie. Pewnie tu i we Lwowie doświadczacie tego. My w Polsce już też doświadczamy bardzo mocno. To się chce narzucić obce zwyczaje, zupełnie niezgodne z Ewangelią, z tym, co mówi Pan. Dlatego trzeba samemu być mocnym, mocny trwać w Panu, a On stanie wtedy przy nas. Tak znowu święty Paweł usłyszał, że kiedy wszyscy mnie opuścili, to Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby przeze mnie dokonało się głoszenie Ewangelii. Dlatego dzisiaj, kiedy tylko Pani się gromadzą, czy księdzu arcybiskupie, czy księdzu biskupie Edwardzie, to chcę Wam życzyć, żeby mieć tę świadomość, że Pan staje przy Was, przy każdym z nas staje, po to, żeby nas wzmacniać, żeby to nasze głoszenie było skuteczne, żeby świat uwierzył dzięki naszemu przepowiadaniu. Niech Pan Was wszystkich prowadzi, niech Wam towarzyszy w drodze, a ta Jego moc niech będzie widoczna każdego dnia. Szczęść Boże.